Cześć, nazywam się Łukasz Bojar i witam Was dzisiaj w słonecznej Kalifornii. Jestem tutaj z rodziną, gdzie przez 6 tygodni spędzamy czas razem, ja trochę pracuję, trochę wycieczkujemy, no i oczywiście obserwuję, jak wygląda życie w tym kraju American Dream. Jak pewnie słyszeliście z wielu źródeł, w Stanach Zjednoczonych jest duży problem z otyłością. Ja jestem w Kalifornii, tutaj nie ukrywam, tego nie widać za bardzo. Tutaj raczej ludzie żyją zdrowo, jest to jednak wielki przemysł filmowy. Tutaj ludzie starają się być w swojej najlepszej możliwej formie przez cały swój czas. Natomiast trochę o tym czytałem. Oczywiście zmiana nawyków żywieniowych jest zawsze bardzo trudna, tak? Każda zmiana, która pociąga za sobą wiele różnych zmian w naszym życiu. Natomiast bardzo ciekawe badania przeprowadzili naukowcy w zachodniej Wirginii, którzy szukali właśnie sposobu, w jaki sposób tak trudną zmianę wprowadzić do życia wielu ludzi. Oczywiście, kiedy mówimy o zmianie takiej dużej, holistycznej, no to bardzo wiele z nas to tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. Tak, mówimy, jedz lepiej, pracuj bardziej wydajnie, jeździ ostrożnie. To są bardzo ogólne zdania, które często trudno nam przełożyć na działanie, a jeszcze trudniej, jeżeli to my tego wymagamy od kogoś innego. I naukowcy przeprowadzili pewien test. Przez pewien okres czasu, w takim zamkniętym rejonie, chcieli przekazać mieszkańcom jedną konkretną rzecz do wykonania, a mianowicie mówili im: pij odtłuszczone mleko. Tylko tyle. Były banery, były reklamy. Były takie reklamy, które mówiły, że to pełnotłuste mleko no, ma tyle tłuszczu, ile kilka plastrów bekonu. Właśnie jednocześnie reklamowali: pij to odtłuszczone mleko. I co było ciekawe, oczywiście z czasem zauważyli, że ludzie pili to odtłuszczone mleko. To znaczy, zaraz po badaniu wzrósł udział tego odtłuszczonego mleka z 17% do ponad 40%, natomiast już po pół roku on spadł oczywiście tam do 35%, natomiast dalej utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Czyli ludzie zaczęli faktycznie pić to odtłuszczone mleko, jakby dużo więcej tych ludzi to robiło. Natomiast to ciekawe, jak zauważono skutki uboczne również tej kampanii, że ludzie zaczęli w ogóle jeść zdrowiej. I z czego to wynika? Kiedy dostali jasny, prosty sygnał: pij odtłuszczone mleko, to zaczęli brać to mleko, zaczęli czytać etykiety, sprawdzać, ok, to jest odtłuszczone, to nie jest odtłuszczone, które jest lepsze. Natomiast to zachowanie również zaczęło się przekładać na zupełnie inne pokarmy, czyli patrzyli, czytali, zaczęli czytać etykiety również innych produktów. Czyli czy ta szynka jest dobra, czy ten ser jest dobry, czy te inne produkty, które kupuję w sklepie, również mają dobry skład. No bo skoro ja już piję to tłuszczone mleko, to od razu sprawdzam też inne elementy. I dokładnie tak samo, jeżeli to Wy chcecie wprowadzić zmianę w swoim życiu, ale też jeżeli oczekujecie pewnych działań ze strony swoich pracowników, podwładnych, kolegów, koleżanek, to pamiętajcie, że duże zmiany są trudne do wprowadzenia. Dużo łatwiej jest, jeżeli powiecie im o jednej rzeczy, którą chcecie, żeby robili. Jeżeli to są handlowcy, to nie mówmy, sprzedawaj lepiej, rób tak, rób siak. Powiedzcie o jednej rzeczy. Wykonaj dzisiaj 3 telefony więcej niż wczoraj. Posłuchaj lepiej klienta. Zanotuj sobie wszystko, co ci powiedział. Pamiętajcie, jedna rzecz. Chodzi o to, żeby ten przekaz był krystalicznie czysty, żeby osoba, którą o to prosimy, nie musiała się zastanawiać, o co mi w ogóle chodzi. Jasno, prosto i dosadnie. Jeżeli tak to zrobicie, gwarantuję Wam, że szansa na to, że ta osoba to wykona i to będzie również działało w dłuższym okresie czasu, jest bardzo duża. A również jest szansa na to, że powstaną inne pozytywne skutki tego działania. Czyli jeżeli on już zacznie wykonywać ten jeden telefon dziennie, to zobaczy, że to przynosi pewne wymierne efekty. Jeżeli tak, to pociągnie za tym kolejne działania w jego sprzedaży. Tego Wam właśnie życzę. Pozdrawiam Was. Na razie. Cześć.